Zespół Częstochowianki już trzeci sezon występować będzie na parkietach pierwszej ligi. Dojdzie jednak do istotnych zmian w składzie drużyny. Tak, mamy dwie zawodniczki, które w poprzednim sezonie grały w Tauron Lidze. Jest to Marta Budnik i Julia Papszun, dziewczyny, które grały w Enerdze Kalisz. Bardzo liczymy na to wzmocnienie. Mamy zawodniczki później, które grały w szeregach pierwszej ligi i uważam, że to są też mocne zawodniczki, między innymi z Sosnowca, między innymi z Opola, z Sanpajdy, trzy zawodniczki. Więc tak jak mówię, zespół bardzo ambitnych dziewczyn. Wróciła do nas również z Dąbrowy Matylda Grabowska. Będzie ona tutaj grała na pozycji rozgrywającej i też wielkie nadzieje w niej pokładamy. Przebudowana drużyna to nadzieje na lepszy wynik w kolejnym sezonie. Czy jednak są one uzasadnione? Tutaj nie stawiałabym jeszcze w tej chwili na żadne miejsce. Jest to całkiem nowy zespół. Z poprzedniego zespołu zostały tylko trzy zawodniczki. Postawiliśmy na młody zespół, trenerzy widzą wielki potencjał i myślę, że to będzie wielkie zaskoczenie. Jeśli dziewczyny trafią z formą, to będziemy bardzo zadowoleni, jak będziemy w czubie. Tutaj jeśli chodzi o play-offy, pierwsza ósemka w tym sezonie będzie walczyła, więc jak gdyby no, nie mamy takiego nacisku, żeby to było czwarte miejsce. Walczyć chcemy o play-off i to jest nasz główny cel. Mamy więc ciekawy skład zespołu, który jeśli wszystko się ułoży po myśli szkoleniowców, może sprawić wiele niespodzianek w kolejnym sezonie. Wiadomo jednak, że wyniki sportowe nie przyjdą bez solidnego zaplecza finansowego. Jeśli chodzi tutaj o omówienie, czy to jest pierwsza ósemka, to jak gdyby to nie wchodzi też w rachubę, bo cele są jasne, chcemy grać jak najwyżej i chcemy ten zespół tak zbudować i wyszkolić, żeby faktycznie bez żadnego namysłu był w tych play-offach. Jeśli chodzi o sponsorów, jesteśmy w trakcie. Tak? Jest to bardzo intensywny teraz czas, kiedy chodzimy, kiedy zapraszamy do współpracy. Są tutaj ciekawe propozycje, czekamy aż dojdzie do podpisania umów. Także jest to jeszcze też moment, kiedy jeśli ktoś ma jak gdyby tutaj chęć współpracy z nami, jest to jeszcze szansa, żeby się spotkać, porozmawiać, bo myślę, że bardzo dużo fajnego się w klubie będzie działo się do tej pory, a teraz będzie jeszcze więcej tych ciekawych rzeczy. Pozostaje życzyć sukcesu w negocjacjach z potencjalnymi sponsorami i czekać na pierwsze mecze z udziałem naszej drużyny. Kalendarz już jest, my startujemy 25 września, z tym, że pierwszy mecz mamy wyjazdowy w Tarnowie. Zapraszamy wszystkich na pierwszy mecz w roli gospodarza 10, tutaj 2 października. Wcześniej będzie można nas zobaczyć na turnieju z okazji rozpoczęcia sezonu 4-5 września na hali HSC w Częstochowie.